I nawet jeśli na poziomie świadomym coś nie zostanie do końca rozwiązane podczas tej sesji, to Twoja nadświadomość, Twoje wyższe ja, Twoja dusza zadba o Ciebie i wszelkie procesy doprowadzi do końca w takim stopniu, w jakim jest to dla Ciebie najkorzystniejsze na ten moment. Zatem dryfuj głębiej, jeszcze głębiej do samopoznania. To jest bezpieczne. Mój głos towarzyszy Ci w tej podróży. To jest zupełnie naturalne. Spotykać siebie w sobie. Rozpoznać, czym tak naprawdę kierujesz się. Co tak naprawdę odzwierciedlasz sobą? Już za chwilę popłyniemy jeszcze głębiej. 10 poziomów głębiej do Twojej podświadomości, do bezkresów samopoznania. Ale zanim tam podryfujesz, zanim tam łagodnie opadniesz w dół, to pamiętaj proszę, że to Ty sterujesz tym wydarzeniem. Ja nie mogę tego za Ciebie zrobić. To Ty decydujesz, jak głęboko wejdziesz i jak daleko podryfujesz. Policzę teraz od 10 do 1, a Ty podryfujesz swobodnie w dół. Liczę. 10. Dryfujesz, swobodnie opadasz. 9. 1 razy głębiej. 8. I słyszysz tylko mój głos. Każdy inny dźwięk lub doznanie sprawiają, że tym głębiej zanurzasz się w relaksujący, błogi stan transu. Sześć. Dryfujesz głębiej. Pięć. Jesteś już w połowie drogi.
do bezkresnych przestworzy. 4. Własnej podświadomości. 3. Opadasz delikatnie, niczym piórko na wietrze. 2. Jeden. Doskonale. Jesteś teraz w bardzo, bardzo głębokim stanie transu, relaksu. W bezkresach przestworzy. Zwróć uwagę na każdy detal, strukturę, chmur, odmuchy wiatru, blask, świateł na niebie. To jest bardzo przyjemna, bezpieczna przestrzeń. Świetlista pod każdym względem. Latanie. To taki przyjemny stan, tak sobie polatać w przestworzach. Odpłynąć zupełnie w bezkresy. Niczym najprzyjemniejszy sen z dzieciństwa. O lataniu, szybowaniu w przestworzach. Zwróć uwagę na barwy wokół. Czy twoje chmury, twoje mgiełki lśnią? Czy mają inne, różne odcienie? Pamiętaj, że w tym stanie z łatwością możesz widzieć to, co przed tobą, ale też to, co za tobą i po bokach, nad tobą i pod tobą. A jeśli chcesz, to możesz nawet zaobserwować siebie z lotu ptaka. Jak wyglądasz jako świadomość? Jak wyglądasz z tej perspektywy? A może wcale nie wyglądasz, tylko po prostu jesteś i podziwiasz to wszystko wokół. Twoje intymne, osobiste miejsce mocy. Twoje niebo.
Możesz płynąć we wszystkich kierunkach. Zaobserwować, czy są tam jakieś ptaki, motyle, może zupełnie inne istoty, ryfujące po twoim nieboskłonie. Bardzo dobrze. Pobaw się tam. Poodkrywaj, poeksploruj tą przestrzeń. Odkrywaj nowe barwy, nowe istoty, nowe miejsca. Daj sobie czas. Ponieważ już za chwilę w oddali lub może zupełnie blisko zaczniesz dostrzegać tęczę delikatną, pastelową, lśniącą miliardem diamentów. A im bliżej zbliżasz się do tej tęczy, tym bardziej uświadamiasz sobie, że to tunel. Długi, długi portal. Na końcu tego portalu, bardzo, bardzo daleko, lśni jakiś najjaśniejszy blask. I ja za chwilę policzę znów. A ty pozwól sobie poczuć puls tamtego światła. Przyciąganie. Kwintesencję. 10. Odryfuj swobodnie w to miejsce. 9. Przez ten tęczowy, krystaliczny portal. 8. Siedem. W stronę jasności. W stronę tego blasku. 6. Pięć. A im bardziej zbliżasz się, tym przyjemniej, tym bardziej błogo. 4. 4. Prawdopodobnie przypominasz sobie już to ciepło. 3.
Zanurz się. Ten blask. Jeden. Naturalny, najczystszy blask. Absolutna cisza. Wokół. Poczuj. Ten spokój. Jedność. Tym światłem. Bycie. Światłem. Poczuj wibracje, które przechodzą przez Twoje ciało. Pozwól sobie, niech to płynie. W całym Twoim ciele. Fizycznym. W żyłach. Tkankach. W każdej komórce tętniącej życiem płynie życie. Płynie światło. Nie ocenia, nie analizuje, nie wybiera, która strona Twojego ciała lepsza, która komórka lepsza, nie, po prostu jest. I wypełnia z absolutną miłością. Rozwibrowuje. Twoje ciało emocjonalne. I czujesz sercem, tą iskrę światła, tą otulającą miłość. Tą błogość. Od czubka głowy aż po palce u stóp. Wszędzie światło. Wibruje.
przepływa. Oczyszcza. Regeneruje. Uzdrawia. Tak spokojnie i tak błogo. Zawsze. Po prostu w tej chwili. Ty to w końcu zauważyłaś. Ty to w końcu dostrzegłeś. Świadome bycie. Daj sobie jeszcze chwilę na to, aby zapamiętać te wibracje, ten blask, tą moc, zapisać to pamięcią świadomą we wszystkich komórkach. Cząsteczkach DNA twojego ciała. Zaobserwuj siebie w tym procesie. Dobrze. Za chwilę poproszę cię, abyś świadomością nieco się oddalił, oddaliła, wciąż mając połączenie z tym światłem. I z lotu ptaka zaobserwuj, gdzie tak naprawdę ten blask, ta życiodajna iskra ma swoje źródło. Skoro oddychasz, skoro twoje serce nieustannie bije, pulsując krew, skoro żyjesz i kochasz, to znaczy, że ta iskra, ten blask musi być gdzieś w tobie.
głęboko, jeszcze głębiej schowane. Otulone, zabezpieczone jak najcenniejszy skarb. Jak najważniejszy diament na tej planecie. Ten mały punkcik, ta jedna iskra głęboko w tobie. Niektórzy ludzie rozpoznają to miejsce w swoim sercu. Inni pomiędzy oczami lub nad głową. To nie ma znaczenia. Ty wiesz, ty czujesz, gdzie jest iskra źródła. Źródło światła w tobie. Skup się teraz na tym miejscu. Uważnie. I utul je swoją miłością, z wdzięcznością, że jest. Że ta iskra źródła jest w tobie. Bo dzięki temu żyjesz. Dzięki temu światłu doświadczasz. Dzięki temu światłu sam, sama jesteś światłem. Bo nawet maleńka zapałka może rozpalić pożar. Zatem poczuj, jaki pożar, jaki blask może rozpalić twoje światło. Tak naprawdę. Kiedy oddychasz, kiedy jesteś, kiedy kochasz,
Zaobserwuj, co się dzieje z Twoim światłem, kiedy kochasz. Jak się wtedy zmienia Twój blask? Zwróć uwagę, kiedy jesteś z ukochaną osobą lub z dzieckiem, lub bawisz się z kotem albo psem, a może spacerujesz po lesie i tak bardzo kochasz te wszystkie drzewa wokół. Jak wtedy się zmienia Twoje światło? Jak wibruje? A kiedy połączysz to z radością i roześmiejesz się jak dziecko, zatańczysz do ukochanej muzyki, zaśpiewasz beztrosko, z niewinną psotą. Jak się wtedy czuje Twoje światło? I kiedy w tym stanie tak wysokich wibracji, popatrzysz na tą trudną sytuację w Twoim życiu, na ten problem. Na to pytanie, które masz głęboko w sobie. Co się wtedy dzieje w Twoim życiu? Kiedy z takim światłem, z taką wibracją bezgranicznej miłości, radości, pokoju, podchodzisz do tej sprawy, do tego drugiego człowieka? Światło w ciemności świeci. Proszę, zauważ, że kiedy ty jesteś tak bezgraniczną latarnią, najpiękniejszym światłem płynącym z samego źródła, jako iskra źródła jesteś jego przejawem. Przez ciebie lśni cały wszechświat.
I co wtedy się dzieje?